są dobrze, a ja będę tak na jest. Panie wójcie, jeżeli radni, większość pan mówi, że nie zgodzą się na zadłużenie gminy na 15 milionów, to pan przygotuje taki wariant, na którym oni się zgodzą. Jeżeli komisja mówi to, to pan z nimi rozmawia. Rozmawia pan sobie sami, z którymi pani rozmawia od prawie roku. Nie ma spotkań. Pan słucha mieszkańców, każdemu pan obiecuje. Panie wójcie, dialog jest potrzebny z obu stron, i radnych, i pana. Ale siądźmy do stołu i rozmawiajmy, bo wie pan, to była kampania, kiedy pan porządza moją żonę o to, że jej mini się odcinki, kupę rozciera, takie rzeczy. Skończmy z tym. Merytoryka to jest najważniejsze, proszę pana. Nie jest ważne to, co kiedy robił. Ważne jest, co mieszkańcy oczekują. Ważne jest, że pocztowa leży, nie to, że wybory. Panie wójcie, zanim pan teraz zrezygnował, proszę pocztową cały czas mówić. To jest fakt. Dlatego proszę, przygotujmy tak, żeby pocztowa wróciła do swojej tak, jak powinno to być i jak to było. Wysłuchać tego, co chcą radni. I dialog. To jest dialog, odłożyć animozję, że ci są lepsi, ci są PSL, ci są PiS-y, ci są inni. Wszyscy działają. Samorząd to nie jest korporacja, samorząd to jest samorząd. Trzeba patrzeć na szczęście. Wiele rozwiązań są bardzo dobre, panie wójcie. Bardzo dużo panów, pańskich pomysłów się podoba. Naprawdę, sporo rzeczy pan fajnie wymyślił. Ale też, panie wójcie, trzeba... Słucham? Panie wójcie, jeżeli chodzi o żłobek, pan startując w wyborach, ja tak samo za Wobki oponowałem. Bardzo fajne rozwiązanie. Panie wójcie, mogę panu powiedzieć, jeżeli chodzi o Orlik, dobrze, jest ok, panie załatwione, udało się pozyskać, jest super. Są wyjścia, które pan naprawdę zastosował bardzo. Że to ten tamtego, owamtego. Mieszkańcy chcą tego, radni chcą tego. Panie wójcie, pan przygotuje, jak trzeba, spotkajcie się, uchwalcie i finał. Niekoniecznie. Szanowni Państwo, ja tak trafię, jakoś...